Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Otwieram 51. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Ponadto zawiadamiam, że w trybie artykułu 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji panów starostów. Witam panią sekretarz, witam panią skarbnik, witam panią mecenas, witam przewodniczącego Komisji Budżetowej. Witam serdecznie telewizję Bartsat. Witam za pośrednictwem telewizji Bartsat wszystkich mieszkańców naszego powiatu i wszystkich, którzy nas oglądają. Także sesja dzisiejsza jest sesją budżetową, ważną sesją i możemy przystąpić w związku z tym do procedowania. Otóż chciałbym stwierdzić na początku prawomocność obrad. W tym celu bardzo prosiłbym wszystkich radnych o naciśnięcie zakładki kworum celem sprawdzenia obecności. Czekamy jeszcze na potwierdzenie obecności. Za momencik pojawi się panel kworum. Mamy maleńkie problemy w tej chwili, no to tak bywa. Złośliwość przedmiotów martwych tak właśnie wygląda. Pani Ulu, czy jest wszystko już gotowe? Jest. Stwierdzam wobec tego, że nie mamy połączenia z monitorem w tej chwili, ale to się mam nadzieję za chwilę poprawi. Stwierdzam, że obecnych jest na sesji 14 radnych. I w związku z tym sesja jest prawomocna, czyli możemy podejmować prawomocne decyzje. Pani Ulu, kto jest nieobecny? Jeszcze bardzo bym prosił jeszcze o informację. Pan Bartłomiej Hirmanowicz, pan Mirosław Olejnik. Pan Hirmanowicz, pan Zbigniew Szyszka. I kto jeszcze? Zbigniew Szyszka. Pan Zbigniew Szyszka i pan kto? Na początku. Pan Hirmanowicz, pan Olejnik, pan Szyszka są nieobecni. Dobrze. Wobec tego przystępujemy do kolejnego punktu, czyli do ustalenia porządku obrad. Porządek sesji wszyscy Państwo dostali wraz z autopoprawkami. Jak Państwo wiecie, na ostatnim zarządzie zostały wprowadzone autopoprawki, które musimy po prostu przegłosować. Panie Przewodniczący, ja mam prośbę. Proszę o 5 minut przerwy, żebyśmy Tak, słusznie. Pan starosta poprosił o chwilę przerwy celem po prostu usunięcia usterki, poprawy tej sytuacji technicznej, tak żebyśmy mogli wszyscy po prostu widzieć, co się dzieje. Także ogłaszam przerwę do czasu usunięcia usterki. Dziękuję bardzo. Witam ponownie wszystkich Państwa i wznawiam po przerwie obrady sesji. Przypominam, że w tej chwili jesteśmy w punkcie ustalenia porządku obrad. I tak jak powiedziałem już wcześniej, porządek obrad został Państwu dostarczony i ja ten porządek po prostu Państwu w tej chwili przeczytam.
On wygląda w następujący sposób. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 51. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad z 49. i 50. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu między sesjami oraz realizacji uchwał powiatu. Punkt szósty, przedstawienie założeń projektu budżetu powiatu na 2022 rok oraz wymaganych opinii, czyli A, informacja przewodniczącego Zarządu Powiatu. Punkt B, opinia Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu. Punkt C, opinia regionalnej Izby Obrachunkowej. To są trzy opinie. Punkt D, dyskusja. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawach A, uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2032. B, uchwalenie budżetu powiatu na rok 2022. Punkt C, zmiany w budżecie powiatu na rok 2021. D, zmiana WPF na lata 2021-2031. Punkt E, wprowadzenie zmian w uchwale 37/183/21 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 21 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań przeznaczenia środków PFRON na 2021 rok. F, udzielenia pomocy finansowej gminie Bartoszyce. G, przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok. Punkt H, uchwalenia planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu na 2022 rok. Punkt I, określenie rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bartoszewskiego na 2022 rok. I punkt J, rozpatrzenie skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach. Punkt ósmy, to będą sprawy różne. I punkt dziewiąty, zamknięcie obrad 51. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę, wobec tego poddaję porządek obrad pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, który przed chwilą państwu przeczytałem? Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na sesji przyjęli program, porządek obrad dzisiejszej sesji. Wobec tego przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad 49. i 50. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Nie wpłynęły do mnie żadne uwagi dotyczące tego protokołu. Tutaj też nie widzę żadnych zgłoszeń. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła te protokoły. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu bardzo proszę pana przewodniczącego zarządu, pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej informacji. Bardzo proszę, panie starosto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mam zaszczyt dzisiaj występować chyba po raz ostatni w tym roku na sesji 51. zresztą i przedstawię w tej chwili państwu sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 49. a 51. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 23 listopada i 23 grudnia 2021 roku. W powyższym okresie czasu zarząd obradował na 5 posiedzeniach, to jest w dniach 23, 30 listopada oraz 7, 14 i 21 grudnia 2021 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 124/348/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Zmiana ta jest wynikiem decyzji o likwidacji kuchni w Domu Pomocy Społecznej właśnie w Szczurkowie.
Uchwała nr 124/349/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz gminy Bartoszyce gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. Tutaj zarząd wyraził zgodę na użyczenie gruntu gminie Bartoszyce celem wybudowania oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola. Uchwała nr 124/350/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszyckiego za trzeci kwartał 2021 roku. Uchwała nr 125/351/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. I tutaj tym samym zarząd dokonał wyboru oferty Fundacji Inter Vivos z Warszawy, która w ocenie komisji zdobyła najwięcej punktów spośród trzech złożonych ofert. Uchwała nr 125/352/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w artykule 243 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. Uchwała nr 125/353/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostce organizacyjnej powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. I tutaj przekazanie uprawnień do zaciągania właśnie zobowiązań nastąpiło na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc z uwagi na konieczność udzielenia zamówień publicznych niezbędnych do zachowania ciągłości realizacji zadań jednostki, między innymi na dostawę paliw płynnych. I tutaj umowa od dnia 1 stycznia 2022 roku. Uchwała nr 126/354/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Nasz Drugi Dom w Tolko. W związku z realizacją właśnie programu te centra opiekuńczo-mieszkalne moduł drugi zarząd udzielił wyżej wymienionego pełnomocnictwa do zawarcia umowy z wojewodą warmińsko-mazurskim, prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz składania dokumentów rozliczeniowych i sprawozdań z realizacji tegoż programu. Uchwała nr 127/355/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz gminy Bartoszyce gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. Zarząd wyraził zgodę na użyczenie gruntu gminie Bartoszyce celem wybudowania oświetlenia ulicznego w miejscowości Krawczyki. Uchwała nr 127/356/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia grantowego pod nazwą pilotażowe wdrażanie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą, tak zwany SCWEW. Uchwała nr 127/357/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. W związku z realizacją działań z CWEW-u zarząd udzielił pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do działania w imieniu powiatu we wszystkich sprawach związanych z realizacją tej umowy. Uchwała nr 128/358/2021 z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2030. Autopoprawka wieloletniej prognozy finansowej i budżetu jest wynikiem otrzymania dofinansowania na realizację programu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach w latach 2021-2023 pod nazwą pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą. Uchwała nr 128/359/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2022.
Uchwała nr 128, łamane na 360, łamane na 2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach do dokonania zakupów w imieniu powiatu bartoszyckiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości. I szanowni państwo, tradycyjnie w tym okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się również sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Także tyle, panie przewodniczący, sprawozdania pomiędzysesyjnego. Bardzo dziękuję. Panie starosta, niech pan nie odchodzi od mównicy, ponieważ przechodzimy w tej chwili do kolejnego punktu, czyli do procedowania budżetu na przyszły rok 2022, czyli do punktu 6, podpunkt A, a ten podpunkt brzmi informacja przewodniczącego Zarządu Powiatu właśnie na temat tego budżetu. Dlatego panie starosto, bardzo proszę o przedstawienie tej informacji. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, kończymy rok szkolny, rok kalendarzowy, rok budżetowy. No i oczywiście pracowaliśmy ciężko przez ostatnie praktycznie 2 miesiące nad tym, żeby ten budżet na 2022 rok właśnie wyglądał tak, jak wygląda. I mam dzisiaj tutaj przyjemność i zaszczyt przedstawić państwu właśnie nasze założenia do tego budżetu. Myślę, że budżet ten jest skonstruowany w miarę czy na miarę naszych możliwości, szczególnie oczywiście finansowych, bo chęci zdecydowanie mamy więcej i pewnie tych inwestycji chcielibyśmy mieć tutaj też dużo więcej, no ale środków wystarcza nam na to, co zaraz tutaj państwu przedstawię. Budżet na rok 2022 oparto na założeniach budżetu państwa przekazanego przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 14 października 2021 roku. Przy opracowaniu budżetu uwzględniono ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami, ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami, informację Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości rocznej subwencji ogólnej, w tym oświatowej, równoważącej i wyrównawczej, wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, informację wojewody warmińsko-mazurskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2022 roku przez powiat, analizę w zakresie dochodów własnych powiatu, w zakresie wydatków przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 112 łamane na 321 łamane na 2021 z dnia 14 września 2021 roku. I tak mamy paragraf pierwszy, dochody budżetu powiatu na 2022 rok. I tutaj dochody powiatu w 2022 roku w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik numer 1 do uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na rok 2022. Także wszyscy państwo radni i zainteresowani mogą zaglądnąć tam na nasze strony i sobie ten załącznik przeanalizować. Ogółem dochody budżetu wynoszą 89 322 227 złotych 23 groszy. Z tego dochody bieżące to kwota 88 432 727 złotych 23 groszy, co stanowi 99% planu dochodów. Dochody majątkowe to kwota 889 500 złotych, co stanowi 1% planu dochodów. Podział dochodów według źródła pochodzenia dochodu przedstawia się w sposób następujący. Dotacje razem to jest kwota 14 422 303 złote 23 grosze, co stanowi 16,2%. W tym środki znajdują się w tej kwocie, są to środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa właśnie w artykule 5 ustęp
pierwszy punkt, drugi i trzeci. I to jest kwota 2 882 377 złotych 23 grosze. Razem subwencje, kwota 48 521 043 złote, co stanowi 54,3%. Udziały w podatkach dochodowych 9 774 505 zł, co stanowi 10,9%. Państwowe fundusze celowe 877 500 zł, co stanowi 1%. Dochody własne 15 465 zł, 8 874 zł, co stanowi 17,3%. Środki pozyskane z innych źródeł. Jest to kwota 261 tysięcy i 2 złote, co stanowi 0,3%. W tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa właśnie w artykule 5, ustęp 1, punkt 2 i 3, to kwota 17 500 zł. W 2022 roku dotacje w wysokości 14 milionów 422 tysięcy 303 zł i 23 groszy stanowią dotacje celowe. I na zadania z zakresu administracji rządowej przyznano dotacje w wysokości 8 milionów 632 573 zł. Z tego przeznacza się takie kwoty, które teraz będę wyczytywał, na poszczególne prace, na poszczególne zadania. I tak, prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa jest to kwota 5 tysięcy złotych. Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa jest to kwota 288 979 zł. Zadanie z zakresu geodezji i kartografii jest to kwota 236 290 zł. Nadzór budowlany kwota 405 tysięcy złotych 9925 zł. Urząd Wojewódzki, zadania zlecone, jest to kwota 684 zł. Kwalifikacja wojskowa, kwota 19 tysięcy złotych. Pozostałe wydatki obronne, kwota 5400 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje kwotę 4 419 300 zł. Na nieodpłatną pomoc prawną przeznaczono 132 tysiące zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, jest to kwota 2 530 893 zł. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest to kwota 9 tysięcy złotych. I zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności to jest kwota 299 525 zł. Rodziny zastępcze kwota 232 882 zł. I działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych jest to kwota 47 695 zł. W roku 2022 planuje się także dochody w wysokości 246 575 zł jako dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej, które właśnie są przeznaczone na kwalifikację wojskową, to jest 14 tysięcy zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 232 575 zł. Dotacja celowa w wysokości 2 526 178 zł na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu jest przeznaczona na utrzymanie domów pomocy społecznej. Plan dotacji celowej w roku 2022 w wysokości 152 100 zł z województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2013 roku przez powiat bartoszycki zadań biblioteki pedagogicznej. Dotacja celowa ze środków europejskich i budżetu państwa w wysokości 57 429 złotych 67 groszy zostanie przeznaczona na realizację projektu pod nazwą Kompetentni uczniowie branżowej szkoły pierwszego stopnia przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. RPO w Warmia i Mazury 2.14.2.20, numer umowy o dofinansowanie, tutaj numer, nazwa, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach i Starostwo Powiatowe w okresie 2021-2022.
Dotacja celowa ze środków europejskich w wysokości 2 045 134 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu pod nazwą Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszewskiego. Ten projekt realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie w okresie 2020-2022. Dotacja celowa ze środków europejskich i budżetu państwa w wysokości 762 313,56 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu pod nazwą Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą, który jest właśnie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach właśnie w okresie 2021-2023. Powiat, Szanowni Państwo, otrzymuje subwencję ogólną składającą się z trzech części, jak już na początku przypominałem, czyli wyrównawczej, tej podstawowej i uzupełniającej, równoważącej i oświatowej. I na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku powiat bartoszycki otrzyma subwencję ogólną na 2020 rok w wysokości 48 521 043 zł, co stanowi 54,3% dochodów powiatu. W tym ta część wyrównawcza subwencji ogólnej to jest kwota 17 964 349 zł, a z tego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 7 101 868 zł. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej to kwota 10 862 481 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 5 637 043 zł. I część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 24 919 651 zł. Udział w podatkach dochodowych na rok 2022 wynosi 9 774 505 zł, co stanowi 10,9% dochodów powiatu. I w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to jest kwota 9 426 064 zł. I udział w podatku od osób prawnych to jest kwota 348 441 zł. W roku 2022 planuje się otrzymać środki w wysokości 877 500 zł z państwowych funduszy celowych, to jest Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg powiatowych. Udział dochodów własnych w budżecie powiatu na 2022 rok wynosi 15 465 874 zł, co stanowi 17,3%, przy czym z tego dochody z majątku powiatu jest to kwota 197 582 zł, opłaty komunikacyjne i za wydanie prawa jazdy jest to kwota 1 048 725 zł, wpływy z usług jest to kwota 10 878 916 zł. Wpływy z opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw jest to kwota 390 000 zł. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych, czyli utrzymanie tutaj dzieci z innych powiatów, to jest kwota 1 857 812 zł. Pozostałe dochody własne to jest kwota 1 092 839 zł. W 2022 roku planuje się środki do pozyskania z innych źródeł na ogólną kwotę 261 002 zł, co stanowi 0,3% dochodów powiatu. I w tym 162 502 zł są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwota 81 000 zł są to środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację osnowy geodezyjnej na terenie powiatu bartoszyckiego. Kwota 17,5 tysiąca zł są to środki z Towarzystwa Amicus z Białegostoku na powierzony grant na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji
w Bartoszycach w ramach projektu pod nazwą Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – Nowe Oblicze Edukacji dla Dorosłych. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2020-2022. Szanowni Państwo, paragraf niejako drugi. I wydatki powiatu budżetu powiatu na 2022 rok. I tutaj plan wydatków powiatu na 2022 w układzie tabelarycznym też przedstawia załącznik numer 2 do uchwały Rady Powiatu. I tak, planowane wydatki ogółem wynoszą 106 197 843 złote 75 groszy. Wydatki bieżące to kwota 88 551 505 złotych 76 groszy, co stanowi 83,4% wydatków wszystkich. Wydatki majątkowe to kwota 17 646 337 złotych 99 groszy, co stanowi 16,6% wydatków, które stanowią wydatki inwestycyjne i dotacje. Przeznaczenie środków na wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawia się następująco. I tak, w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Kwotę 5000 zł przeznaczono na sfinansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. W dziale 020 Leśnictwo. Kwotę 162 502 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 4300 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych. 67 843 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. W dziale 600 Transport i Łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie realizuje zadania własne powiatu w zakresie gospodarowania drogami powiatowymi. I w budżecie na 2022 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 16 132 875 zł. Z tego 2 312 119 zł jako wydatki bieżące, w tym 37 824 zł jako dotacje celowe dla gmin. Gmina Bisztynek 26 778 zł, Gmina Miejska Górowo i Ławeckie 8 046 zł i Gmina Miejska Bartoszyce 3000 zł. W zakresie administrowania drogami powiatowymi nadal będą realizowane na zasadzie porozumień z samorządami gmin. Kwota 13 820 756 zł 99 groszy są to wydatki majątkowe. W ramach tych wydatków majątkowych kwota 2 773 499 zł przepraszam i 52 grosze, czyli 2 773 499 zł 52 grosze przeznaczona jest na zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej 1390N Bliski Sępopol, Ostre Bartoszurkowo na odcinku Turcz-Sępopol. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 292 500 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 2 480 999 zł i 52 grosze. 3 363 101 złotych 79 groszy przeznaczone jest na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej 1354N Glądy Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina. I zadanie to będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 292 500 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 3 070 601,79 zł. Kwota 3 245 125,27 zł 27 groszy na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej 1956N Kowalewo-Łędławki na odcinku Grzęda-Łędławki i zadanie to będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 292 500 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 2 952 625 złotych 27 groszy.
Kwota 2 645 704 zł 41 groszy na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1396N w miejscowości Lwowiec. Zadanie to będzie realizowane w roku 2022 ze środków własnych powiatu. Kwota 45 tysięcy złotych jest przeznaczona na zadanie pod nazwą rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego Zarządu Dróg Powiatowych. I zadanie będzie realizowane ze środków własnych także. Kwota 496 808 zł na zadanie pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1386N Gicina Piasek Bezledy Łoskajmy w miejscowości Bezledy. Zadanie to będzie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota 586 518 zł na zadanie pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1563N Sędławki Wardomy w miejscowości Sędławki o długości 950 metrów. I zadanie to będzie realizowane ze środków też Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota 25 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą zakup anteny i odbiornika GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego. Kwota 40 tysięcy złotych przeznaczona jest na zakup kosiarki bijakowo-bocznej. I kwota 600 tysięcy złotych przeznaczona jest na zakup samochodu ciężarowego. To jest dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc. Szanowni Państwo, w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa. I tutaj gospodarka gruntami, nieruchomościami. Na to jest przeznaczone 288 900, 979 zł. I przeznacza się te środki na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, a kwotę 10 tysięcy złotych na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu. W dziale 710 działalność usługowa, w rozdziale 71.012 kwotę 236 290 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi na nieruchomościach Skarbu Państwa. W rozdziale 71.015 kwotę 405 925 zł przeznacza się na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W rozdziale 71.095 kwotę w wysokości 498 tysięcy złotych przeznacza się na wydatki z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, szczególnie na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu bartoszyckiego, z czego 30 tysięcy złotych przeznacza się na wydatki majątkowe na realizację zadania pod nazwą modernizacja pokoi 302, 303 i 304. W dziale 750 administracja publiczna. Ogółem przeznaczono kwotę na ten dział 12 501 596 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych i zleconych. I tak w rozdziale 75.011 w zakresie realizacji zadań zleconych kwotę 684 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. W rozdziale 750.19 w zakresie realizacji zadań własnych na obsługę Rady Powiatu przeznacza się kwotę 412 096 zł. W rozdziale 750.20 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego przeznacza się kwotę w wysokości 10 248 410 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 9 298 410 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 950 tysięcy złotych z przeznaczeniem na 150 tysięcy, jest to zadanie pod nazwą modernizacja klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ulicy Grota Roweckiego 1. 300 tysięcy złotych, zadanie pod nazwą modernizacja podjazdu do budynku przy ulicy Grota Roweckiego 1. 500 tysięcy złotych, zadanie pod nazwą prace modernizacyjno-budowlane pomieszczeń i piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych naprawą terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem opasek. W Zarządzie Dróg Powiatowych przeznacza się kwotę w wysokości 1 744 456 zł na wydatki bieżące. W rozdziale 750-45 kwotę w wysokości 33 tysiące przeznacza się na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W
rozdziale 750-58 na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zaplanowano kwotę w wysokości 2950 zł. I w rozdziale 750-75 na promocję powiatu przeznaczono kwotę w wysokości 60 tysięcy złotych. W dziale 752 obrona narodowa na pozostałe wydatki obronne przeznacza się kwotę w wysokości 5400 zł. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. I tutaj ogółem przeznaczono kwotę 4 455 300 zł na realizację zadań własnych i zleconych. I tak, w rozdziale 754-11 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki na poziomie przyznanej dotacji. To jest w wysokości 4 419 300 zł. W rozdziale 754-14 na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę w wysokości 7 500 zł. W rozdziale 754-21 na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę w wysokości 500 zł. W rozdziale 754-95 na pozostałą działalność zaplanowano kwotę w wysokości 28 000 zł na wydatki bieżące. W dziale 755 wymiar sprawiedliwości. Kwotę w wysokości 132 tysięcy złotych zaplanowano w wysokości dotacji celowej na zadania zlecone na nieodpłatną pomoc prawną. W dziale 757 obsługa długu publicznego kwotę 1 milion złotych przeznaczono na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów długoterminowych i emisji obligacji. W dziale 758 różne rozliczenia. Kwotę 2 350 000 zł przeznaczono na rezerwę ogólną i rezerwy celowe, w tym wydatki w wysokości 2 300 000 zł, a wydatki bieżące 2 300 000 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty. I tutaj podstawowym źródłem finansowania jest oczywiście część oświatowa subwencji ogólnej, która wynosi 24 919 651 zł. Na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę ogólnie 34 132 723 zł 76 groszy. W tym 28 240 846 zł są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 335 tysięcy złotych są to dotacje dla szkół niepublicznych. 12 500 zł jest to dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. 5 522 877 zł 76 groszy są to pozostałe wydatki bieżące. 21 500 zł są to wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą wykonanie projektu budowlanego, zadanie ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach. W dziale 851 ochrona zdrowia w rozdziale 851-11 zaplanowano dotację celową w wysokości 400 tysięcy zł w ramach wydatków majątkowych dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. W rozdziale 851-56 zaplanowano wydatki w wysokości 2 530 893 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, które są na poziomie przyznawanej dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale 851-95 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 000 zł w celu udzielenia dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano kwotę w wysokości 15 336 777 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na finansowanie domów pomocy społecznej. Jest to kwota 13 128 115 zł. W tym tutaj wydatki majątkowe w wysokości
97 856 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku Głównego Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Ośrodki wsparcia, kwota 109 024 zł, w tym porozumienia z powiatem pętrzyńskim 9 000 zł, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Nasz Drugi Dom w Tolko 100 000 zł i tutaj zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 000 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2 069 361 zł, z czego 80 000 zł to są wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ulicy Limanowskiego 11. Mieszkań chronionych, na mieszkanie chronione przeznaczona jest kwota 3 880 zł i na pozostałą działalność tutaj, jeśli chodzi o emerytów między innymi, to jest kwota 15 397 zł. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, to w tym dziale zaplanowano kwotę 3 459 885 zł na finansowanie zadań takich jak na dotacje na warsztaty terapii zajęciowej w wysokości 152 640 zł, na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 299 525 zł, na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę w wysokości 3 7 720 zł, w tym 70 000 zł to są wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą zakup samochodu osobowego. W dziale 855 rodzina zaplanowano kwotę w wysokości 7 235 183 zł na realizację zadań w zakresie opieki nad rodziną. W tym w rozdziale 855.08 rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 2 795 738 zł, w tym na wypłatę świadczeń społecznych kwotę w wysokości 1 650 173 zł i na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych, na przykład przekazanie innym powiatom środków na dzieci przebywające w ich rodzinach zastępczych, a pochodzące właśnie z naszego powiatu bartoszyckiego. Jest to wysokość 182 424 zł. W rozdziale 855.10 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 4 439 445 zł, w tym na wypłatę świadczeń społecznych kwotę w wysokości 220 151 zł i na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, właśnie przekazanie innym powiatom tych środków na dzieci przebywające w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, a pochodzące z naszego powiatu, kwotę przeznacza się na ten cel 1 809 156 zł. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W rozdziale 919 zaplanowano kwotę w wysokości 332 649 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W rozdziale 995 pozostała działalność zaplanowano kwotę w wysokości 2 339 000 zł, z czego 2 000 zł na zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 2 337 000 zł na realizację zadania pod nazwą ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego, które otrzymało dofinansowanie ze środków europejskich. Zadanie to realizuje Zarząd Dróg Powiatowych właśnie w latach 2020-2023. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W rozdziale 921.16 zaplanowano kwotę w wysokości 25 000 zł jako dotację celową gminie miejskiej Bartoszyce na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej. W rozdziale 921.20 zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 2 126 225 zł na zadanie pod nazwą adaptacja budynku przy ulicy Lipowej w Bartoszycach. Zadanie realizowane jest przez starostwo powiatowe w latach 2020-2022. W dziale 926 kultura fizyczna kwotę w wysokości 8 500 zł przeznaczono na pozostałą działalność, to jest na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Szanowni Państwo, Wysoka Rado,
Na rok 2022 zaplanowane wydatki bieżące w budżecie powiatu bartoszewskiego są wyższe od zaplanowanych dochodów bieżących o kwotę 118 778,53 zł. To jest planowane dochody bieżące na rok 2022 wynoszą 88 432 727,23 zł. 23 grosze. Natomiast planowane wydatki bieżące na rok 2022 wynoszą 88 551 505,76 zł. Jednak tutaj po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 zł 196 821,08 zł, relacja ta będzie wynosiła na plus 1 078 042,55 zł i 55 groszy. Zatem deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 873 516,52 zł i 52 grosze zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 10 773 773 700 zł, wolnymi środkami w wysokości 4 905 095,44 zł i nadwyżką właśnie z lat ubiegłych w wysokości 1 196 821,08 zł i 8 groszy. Rozchody w wysokości 4 826 300 zł wynikają z konieczności dokonania spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i wykupu obligacji. Łącznie planowany niedobór budżetu na 2022 rok wynosi 21 701 916,52 zł, 52 grosze, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 15 milionów złotych 600 tysięcy złotych. Wolnymi środkami w wysokości 4 905 095 złotych 44 groszy i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 196 821 złotych i 8 groszy. W trudnej sytuacji finansowej powiatu, w budżecie powiatu na 2022 rok nie mogły być zatem uwzględnione wszystkie wnioski złożone przez radnych powiatu i inne podmioty z prośbą o ich uwzględnienie w tegorocznym budżecie, ponieważ przekracza to w ogromnym stopniu możliwość sfinansowania tych zadań przez powiat. Jednak w miarę pojawiających się możliwości finansowych powiatu, Zarząd Powiatu Bartoszewskiego będzie ponownie rozpatrywał przedłożone wnioski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony tu przed chwilą przeze mnie projekt budżetu. No jest projektem, jest budżetem trudnym, jak Państwo słyszeli w podsumowaniu, do realizacji, ale nie niemożliwym. Ufam, że właśnie wszyscy tutaj razem, Zarząd Powiatu, Rada Powiatu, nasze służby na czele z panią skarbnik Teresą Śliwczyńską i panią sekretarz Aleksandrą Siemaszko pomogą nam w rozwiązaniu tych trudnych problemów finansowych na rok 2022 i że będziemy mogli się spotkać za rok i też powiedzieć, że zrealizowaliśmy przynajmniej to, co zamierzaliśmy. Tego wszystkim nam tutaj serdecznie życzę. Wysoką Radę proszę oczywiście i rekomenduję ten budżet, żeby go po prostu uchwalić, żebyśmy mogli już od 1 stycznia spokojnie pracować. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję panu, panie starosto, za tą wyczerpującą wypowiedź, bo budżet rzeczywiście jest trudny, ambitny, ale możliwy do zrealizowania i zrobimy wszystko, mam nadzieję, żeby ten budżet zrealizować. Przechodzimy do kolejnych opinii na temat budżetu, czyli w tym momencie poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu, pana radnego Wiesława Kuracha o przedstawienie opinii komisji. Bardzo proszę, panie radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Opinia Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022
Komisja Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu na posiedzeniu w dniu... Panie Przewodniczący, jeśli można, to bardzo proszę do mównicy, bo Pana mikrofon coś nie ściąga. Bardzo proszę. Witam jeszcze raz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Opinia Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022. Komisja Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2021 roku w składzie. Przewodniczący Wiesław Kurach, sekretarz Krzysztof Łuszczyk, członkowie komisji Bartłomiej Hilmanowicz, Mirosław Figat, Marcin Matejunas, Grzegorz Mucha, Piotr Stapaj, Jerzy Szarejko, Zbigniew Szyszka. Po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 przedłożonego Radzie Powiatu w dniu 9 listopada 2021 roku 8 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi się pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2022. Krótkie uzasadnienie. Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami. Komisja, oceniając projekt budżetu, wzięła pod uwagę opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2021 roku, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2022. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii. Zostały jeszcze do przedstawienia opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Są to trzy opinie i te trzy opinie państwu po prostu przeczytam. Pierwsza opinia to jest uchwała numer RIO 4-0120-356/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz i Andrzej Pliszka. Działając na podstawie artykułu 19 ustęp 2 w związku z artykułem 13 punkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137 oraz artykułem 230 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032. Uzasadnienie. W dniu 16 listopada 2021 roku wpłynął drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032. Przedmiotowy projekt przedłożono również Radzie Powiatu Bartoszyckiego. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwałą nr 122/340/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032 przyjął przedmiotowy projekt i przedłożył go Radzie Powiatu Bartoszyckiego. Skład orzekający dokonał oceny projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 pod względem zgodności z prawem
ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągać zobowiązania. Skład orzekający stwierdza, co następuje. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszewskiego przewiduje w roku 2022 pierwsze dochody ogółem w wysokości 88 559 913 zł i 67 groszy. Punkt drugi, wydatki ogółem wynoszą 105 435 530 zł i 19 groszy. Deficyt wynosi 16 875 616 zł i 52 grosze. Punkt czwarty, prognozowana łączna kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 39 791 600 zł. Z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bartoszewskiego na lata 2022-2032 wynika, że relacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2022 i latach następnych zostanie zachowana. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanawia jak na wstępie. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Podpisał przewodniczący składu orzekającego, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, pan Mirosław Czerny. To jest, proszę państwa, pierwsza opinia. Teraz przedstawię państwu kolejną. Uchwała numer RIO 4-0120-357/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2021 roku. W sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszewskiego projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz i Andrzej Pliszka, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2021 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. Zarząd Powiatu Bartoszewskiego uchwałą nr 122/341/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2022 przyjął przedmiotowy projekt i przedłożył go Radzie Powiatu Bartoszewskiego. Skład orzekający dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 395 ze zmianami. Biorąc powyższe pod uwagę, przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji uchwały. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisał przewodniczący składu orzekającego, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, pan Mirosław Czerny. I została jeszcze do przeczytania jedna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą państwu teraz przedstawię. Uchwała numer RIO 4 kreska
01/20-358/21 składu urzędującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2021 roku. W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu bartoszewskiego na 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czarny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, w związku z artykułem 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami postanawia pozytywnie zaopiniować możliwości sfinansowania przez powiat bartoszycki deficytu budżetu w wysokości 16 875 616 zł i 52 grosze przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął projekt uchwały budżetowej powiatu bartoszewskiego na 2022 rok. Zarząd powiatu bartoszewskiego uchwałą nr 122/341/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2022 przyjął powyższy projekt i przedłożył go Radzie Powiatu Bartoszewskiego. Skład orzekający, wydając opinię, ustalił, co następuje. W powiecie bartoszyckim planowane dochody na 2020 rok wynoszą 88 559 913 zł i 67 groszy. Planowane wydatki to 105 435 530 zł i 19 groszy. Deficyt budżetu wyniesie 16 875 616 zł i 52 groszy. Przychody budżetu wynoszą 21 701 916 zł i 52 grosze, a rozchody wyniosą 4 826 300 zł. Zarząd Powiatu Bartoszewskiego w paragrafie trzecim projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 10 773 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4 905 095 zł i 44 grosze i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 196 821 zł. I 8 groszy. Wymienione źródło przychodów jest zgodne z artykułem 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku nr 8 przychody i rozchody budżetu na 2022 rok, będący integralną częścią projektu uchwały budżetowej powiatu bartoszyckiego na 2022 rok. Mając powyższe na uwadze, postanowiono, jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisał przewodniczący składu orzekającego, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, pan Mirosław Czerny. Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o opinię. Kolejny punkt to jest dyskusja. W dyskusji chciałbym powiedzieć dwa słowa dosłownie. Przede wszystkim chciałbym podziękować twórcom tego budżetu, czyli najbardziej chyba pani skarbnik, która zdołała to wszystko jakoś zmontować. Budżet jest trudny, ale realny do realizacji i mam nadzieję, że damy radę go zrealizować. Czy ktoś z panów jeszcze chciałby zabrać? Proszę bardzo, pan wicestarosta. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Dosłownie było powiedziane już wszystko o tym budżecie, bo pan przewodniczący zarządu tak szczegółowo i w detalach wszystko opowiedział, ale chciałbym tylko parę rzeczy zaznaczyć, że
Ten budżet jest to kolejny budżet w naszej kadencji na 22 rok. Jak się nie mylę, to chyba trzeci nasz, który jest przygotowany, bo pierwszy realizowaliśmy w poprzedniej kadencji, więc jest to moim zdaniem budżet, który zabezpiecza nasze działanie, nasze zadania do realizacji. Jest to budżet taki realny i myślę, że bezpieczny. Realizacja tego budżetu będzie zależała chyba od nas wszystkich, całej tej naszej Rady. Jeśli postaramy się wszyscy go zrealizować, to co pan starosta wspomniał, na pewno będzie zmieniany, bo zawsze to jest taki jakby szkielet przygotowany, co już tu pan przewodniczący zaznaczył, że nasz Wydział Finansowy na czele z panią Teresą Śliwczycką, panią skarbnik, naprawdę dużo, dużo pracy musieli w to włożyć, w takim stopniu przedstawić, aby to wszystko, te wskaźniki były odpowiednie, jakie powinny być spełnione. Więc pracy było dużo. Teraz wszystko zależy od Rady, jak będzie realizacja i jak będą się pojawiać środki jeszcze zewnętrzne, co na to liczymy bardzo. I od nas to będzie zależało, czy ten budżet będziemy realizować od tej Rady. Liczę na to, by nam Bóg pozwolił go realizować, kolejny ten budżet. Będzie chyba dobrze, tak jak te poprzednie budżety były realizowane. Dosyć dobrze sytuacja jest na dzisiaj, jest w sytuacji takiej, że na wszystko nam zostało zabezpieczone, nasze zadania statutowe i nie tylko zlecone przez Skarb Państwa, przez rząd, są realizowane wszystkie zadania. Także jeszcze raz dziękuję za przygotowanie i proszę wszystkich radnych o poparcie tego budżetu. Ja będę głosował za. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie, wobec tego zamykam dyskusję i przechodzimy do podjęć uchwał w sprawach, czyli pierwsza uchwała to jest uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-32, która jest to konsekwencją jakby budżetu i przystępujemy do przegłosowania tej uchwały, czyli kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Powiatu Bartoszewskiego numer 51/23/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-32. Kto z panów jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów jest przeciw? Kto się z panów radnych wstrzymał od głosu? Jeszcze czekamy na pana Matejunasa. O, już jest. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sesji i przystępujemy teraz do uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022. No, o budżecie wszystko w tej chwili już zostało powiedziane, wobec tego możemy przystąpić do uchwały numer 51/233/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały budżetowej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu?
No, stwierdzam, że budżet został uchwalony. Brawo. Przechodzimy do kolejnej uchwały, czyli zmian w budżecie powiatu na rok 2021, czyli już współczesny jakby budżet jeszcze. I uchwała numer 51/334/21 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. I to jest taka dość długa uchwała, więc nie będę jej czytał. Od razu przejdę do głosowania, czyli kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał od głosu? I jeszcze jedna osoba. O, jest w porządku. Kolejna uchwała to jest zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031. To jest uchwała, która jest jakby konsekwencją tej uchwały, którą podjęliśmy przed chwilą. Czyli kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? No bo to prognoza finansowa, wieloletnia prognoza finansowa to jest jakby konsekwencja tej uchwały, którą przyjęliśmy trochę wcześniej. Jest świetnie. Wszyscy są za. I teraz kolejna uchwała to jest uchwała numer 51/236/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 38/183/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2021 rok. I kto jest uchwała jest radnym znana, także kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał od głosu? I w porządku. Czyli wszyscy są za. Kolejna uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Poczekajcie tę uchwałę. Tak? Ja przy tej uchwale chciałbym tylko poinformować, że to te wsparcie finansowe powstała nowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która poprawi bezpieczeństwo w naszym tutaj rejonie. W gminie Bartoszyce jest to nowa jednostka, która otrzymała samochód w Kinkajmach. I stąd nasza taka tutaj przygotowana przez zarząd uchwała, aby zakupić tam ten sprzęt na dzisiaj ten bardzo potrzebny.
Dziękuję bardzo. No jasno. To jest uchwała numer 21 łamana na 237 łamana na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bartoszyce. I paragraf pierwszy: z budżetu Powiatu Bartoszyckiego zostanie udzielona gminie Bartoszyce pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 15 000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zdalnego systemu wyłączenia syreny w jednostce OSP Kinkajmy. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu bartoszyckiego na 2021 rok. Szczegółowe warunki i termin udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia i określi umowa zawarta między powiatem bartoszyckim a gminą Bartoszyce. Do zawarcia umowy upoważni się zarząd powiatu bartoszyckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz biuletynie informacji publicznej powiatu bartoszyckiego. I przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto wstrzymał się od głosu? O, już jest. Wszyscy radni są za przyjęciem tej uchwały. Kolejna uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok. Na podstawie artykułu paragraf 8 ustęp 1 statutu powiatu bartoszyckiego przyjętego uchwałą powiatu bartoszyckiego numer 53 łamane na 303 łamane na 2018 z dnia 26 października 2018 roku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Bartoszyckiego na rok 2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w tablicy na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Powiatu Bartoszyckiego. Plan pracy Rady Powiatu Bartoszyckiego wszyscy radni otrzymali i przegłosujemy to. Czyli kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał od głosu? No, stwierdzam, że wszyscy przyjęli tę uchwałę. Teraz szukam tej uchwały w sprawie uchwalenia rozkładu godzin. Aha, czyli tak, kolejna uchwała to jest uchwała numer 51 łamane na 240 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie określenia rozkładu godzin oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bartoszyckiego w 2022 roku. Ten rozkład aptek państwo wszyscy widzieli, dostali, także przechodzimy do przegłosowania tej uchwały. Tak? Ta uchwała, przyjęcie planu pracy Komisji Stałej Rady Powiatu jeszcze powinno być wcześniej. No, widzicie państwo, dzisiaj jest tyle uchwał, że zaczynam się troszeczkę gubić. Ale to nic nie szkodzi, za chwileczkę sobie poradzimy. Tak, ma pani rację, pani sekretarz, że przechodzimy do podjęcia uchwały w takim razie, która brzmi w następujący sposób.
uchwalenia planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu na rok 2022. To jest plan komisji, który został przedstawiony przez pana przewodniczącego rady obecnego u nas, pana Wiesława Kuracha. Wszyscy radni oczywiście znają ten program, więc myślę, że możemy przejść do głosowania, prawda? Więc przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o zaznaczenie za, przeciw lub wstrzymuje się według uznania. Jeszcze pan Marcin Matej u nas. No już. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sesji przyjęła tę uchwałę. No i ta uchwała, którą wcześniej chciałem uchwalić, czyli uchwała dotycząca określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bartoszewskiego w 2022 roku. Prace nad tą uchwałą trwały dość długo. Były konsultacje z właścicielami aptek. Ten rozkład godzin pracy został wreszcie uzgodniony i przedstawiony państwu do przegłosowania. Wobec tego tutaj taka informacja też dla mieszkańców, bo to mieszkańców bardzo interesuje. Ten plan będzie oczywiście dostępny na BIP-ie tutaj u nas, proszę zaglądać. Jak również myślę, że w aptekach, w każdej aptece również będzie dostępny. Te zasady są istotne, ważne, ponieważ czasami dostęp do apteki jest istotny. Czasami nawet w nocy trzeba szybko podać lek, także to jest bardzo ważne. Wobec tego przystępujemy do przegłosowania. Ja tylko jeszcze może dodam, od tego nie powiedziałem na samym początku, że wszystkie opinie są pozytywne w czasie tych, w sprawie tych wszystkich uchwał, które uchwalamy w tej chwili za sprawą właśnie Komisji do Spraw Budżetu i Spraw Powiatu. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bartoszewskiego? Kto z panów radnych jest za? Kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła tę uchwałę. No i kolejna uchwała, już chyba ostatnia, która brzmi w następujący sposób. Uchwała numer 51 łamane na 241 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach. To następuje podstawa prawna i następnie Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Po zapoznaniu się z dokumentacją, skargą mieszkańca Górowa i Ławeckiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 7 grudnia 2021 roku, przekazaną za pośrednictwem skrzynki ePUAP data wpływu do starostwa powiatowego 7 grudnia 2021 roku, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Bartoszewskiego uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, co też uczynił, i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienia nie będę czytał, ponieważ są tutaj sprawy osobowe. I możemy w takim razie przyjąć do, zacząć głosować nad tą uchwałą. Przypominam, że głosujemy za tym, że uchwała jest bezzasadna. Czyli kto z panów radnych jest za
przyjęciem tej uchwały. Kto z panów radnych jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła jednogłośnie tę uchwałę. Szanowni Państwo, zakończyliśmy uchwalanie wszystkich uchwał. Troszeczkę tutaj się pogubiłem, ale dałem sobie radę do końca. Jestem bardzo zadowolony, ja osobiście, że został uchwalony budżet, że możemy już przystąpić do działania. I przechodzimy do spraw różnych wobec tego. Czy ktoś w sprawach różnych? Wiem, że pan starosta chciałby zabrać głos. Także panie starosto, bardzo pana proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni radni. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim właśnie naszym kolegom radnym za to jednogłośne przegłosowanie projektu budżetu na 2022 rok, dlatego że wszyscy wiemy, jak ważnym jest móc pracować spokojnie od 1 stycznia 2022. 22 roku, a czasy są trudne, bo to nie tylko pandemia, ale również wiele, wiele innych aspektów natury, rzekłbym, politycznej, ale to tu dzisiaj chyba nie czas, żebyśmy się nad tym zastanawiali i rozwodzili. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za taką jednomyślność w ocenie naszego projektu budżetu i cieszę się, że będziemy mogli wspólnie dalej pracować i realizować te wszystkie zapisy, które tam są, a może jeszcze przy jakiejś pomocy rządowych środków, innych funduszy też, które gdzieś będziemy mogli pozyskać, zrobimy troszkę więcej ciekawych inwestycji, czy modernizacji, czy choćby remontów. Czas, co prawda, na podsumowanie całego roku bieżącego, jeśli chodzi o te wszystkie nasze dokonania, jeszcze nadejdzie, bo będziemy chcieli ten rok zamknąć już bardzo konkretnymi liczbami. Ale ja jeszcze chciałbym tylko tutaj dopowiedzieć o tym, co tak w tym roku udało nam się troszkę zrealizować. Mianowicie zmodernizowaliśmy w tej chwili zarządzanie kryzysowe, które przyjęło nazwę Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, mieści się w tej chwili tutaj po byłych pomieszczeniach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydziale tam nad Wydziałem Komunikacji, obok wejścia od szczytu. Jest to w tej chwili rzeczywiście, są to pomieszczenia spełniające wymogi XXI wieku. No, mamy już bardzo pozytywne opinie pana wojewody i też osób związanych ze służbami i z tym zarządzaniem kryzysowym. I z tego powodu się bardzo cieszę, bo tych spotkań dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem w naszym powiecie będzie wiele z różnych powodów. Tak? Więc mamy się gdzieś spotykać, mamy jak to realizować i to jest bardzo ważne. Zmodernizowaliśmy też bardzo istotny Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tutaj w naszym budynku starostwa. Wszystko to po to, żeby nasi petenci, nasi mieszkańcy mieli ułatwione zadanie zarówno w prędkości, w szybkości obsługi, jak też i w warunkach, w jakich będą obsługiwani. Jest już widoczna poprawa tych warunków i z tego powodu też się bardzo cieszę. Oczywiście było jeszcze kilka innych takich drobnych spraw, które wpłynęły na to, że no, staramy się iść po prostu do przodu. Ja mam na myśli tutaj głównie ten budynek przy ulicy Lipowej, który no dzięki też środkom właśnie z funduszy rządowych będziemy mogli wyremontować do końca. Ten remont już się zaczął, jak Państwo wiedzą, widzą, można to obejrzeć i cieszę się, że taki najpiękniejszy budynek zabytkowy w naszym mieście będzie rzeczywiście odrestaurowany i będzie służył może nam, może kiedyś w przyszłości miastu za jakiś ratusz na przykład. Bo to są naprawdę rzeczy wartościowe niezwykle. Mówię tutaj o tego typu właśnie zabytkach
i budowlach, o które należy dbać i myślę, że będziemy bardzo z tego zadowoleni, że za naszej kadencji udało nam się właśnie ten projekt zrealizować. Także chciałbym tutaj wspomnieć również o naszym udziale powiatu, jeśli chodzi o bardzo ważną inwestycję, może najważniejszą w tym roku inwestycję dla miasta Bartoszyce i dla całego powiatu. A mianowicie kilka dni temu został oddany do użytku most, ta przeprawa mostowo-drogowa na rzece Łynie, drugi most, który odciąża w sposób naprawdę zdecydowany. Ja już miałem okazję jechać wczoraj, kiedy w tym takim zawsze czasie tworzyły się tutaj korki na naszym tym pierwszym moście. Okazuje się, że jednak już ludzie bardzo, że tak powiem, szeroko korzystają z tego objazdu i już można było sobie swobodnie w tym okresie przejechać i pierwszym, i drugim mostem, więc to pokazuje nam, że to bezpieczeństwo będzie zachowane, jako że wszystkie służby ratunkowe są po tamtej stronie Łyny. Więc ta nasza część Bartoszyc tutaj byłaby niejako bardzo mocno odcięta, gdyby cokolwiek się wydarzyło na Starym Moście. Także tutaj bardzo serdecznie chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy wzięli w tym udział, czyli samorządom województwa, samorządowi miasta, no i naszemu, bo to taki mariaż tych trzech samorządów finansowych. Mariusz Montaż pozwolił na to, plus oczywiście środki unijne, pozwolił na to, że ta inwestycja za ponad 51 milionów została zrealizowana i rzeczywiście będzie przykładem, czy jest przykładem, a może będzie na przyszłość również, tego, że jeżeli będziemy współpracować razem, to można naprawdę wiele dobrego uczynić, nawet jeśli to są pochłonie, taka inwestycja pochłania duże koszty. Raz jeszcze wszystkim dziękuję, szczególnie wykonawcom, którzy przyspieszyli troszkę oddanie tego mostu do użytku, bo to jest też dla nas bardzo ważne, żeby w okresie zimowym móc właśnie bezpiecznie się poruszać po naszych drogach. Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękując serdecznie wszystkim za przyjęcie tego budżetu, chciałbym skorzystać z okazji i no, nadchodzą święta Bożego Narodzenia, bo mieliśmy już miesiąc listopad, taki czas zadumy i refleksji nad naszym przemijaniem. Mija w zasadzie już Adwent, czyli taki czas oczekiwania i nadziei. I za chwilę kilka dosłownie rozpocznie się czas Narodzenia Pańskiego. Czas właśnie, kiedy będziemy pochylać się nad tajemnicą wcielenia Słowa Bożego. Czas, kiedy będziemy śpiewać Gloria in Excelsis Deo. Czas, kiedy będziemy radować się z narodzin wielkiego Boga w małym człowieczym dzieciątku. I z tej właśnie okazji, a właściwie z okazji tego wielkiego, niezwykłego wydarzenia chciałbym tutaj przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia, takie właśnie bożonarodzeniowe, świąteczne. Chodzi o to, że by to Boże Narodzenie właśnie spędzać w duchu tego niezwykłego wydarzenia, niezwykłego jubileuszu, już ponad, prawda, 2000 lat Bóg się nam rodzi. I chodzi o to, żeby o tym zawsze pamiętać. Dlatego, że święta te zaczynają być odsuwane na bok. To znaczy sentencja tych świąt zaczyna być odsuwana przez wiele różnych środowisk. Mamy dzisiaj w Polsce już nawet przykłady produkcji plakatów świątecznych przez takie miasta jak Warszawa, Świdnica, Gdańsk, gdzie występują jakieś postacie zupełnie niezwiązane z tym wielkim wydarzeniem, bo przecież my te święta obchodzimy właśnie dlatego, że Bóg się narodził. I Szanowni Państwo, z tego właśnie powodu chciałbym, żebyśmy się mogli przynajmniej bardzo weselić, radować, pomimo że czas jest trudny, jest pandemia. W tej chwili mamy rzeczywiście wiele zgonów. Tutaj nasuwa mi się jednak pewna prośba też, żeby się jednak szczepić, bo jak widzimy, wszyscy zaszczepieni rzeczywiście dają sobie radę w tych trudnych czasach. W związku z tym chcę życzyć Państwu naprawdę wiele, wiele zdrowia. Niech to zdrowie Państwa nie opuszcza i w tym roku, i w przyszłym, i w ogóle w całym życiu. Niech spełniają się marzenia. Niech 2022 rok przyniesie poprawę tutaj we wszystkich dziedzinach naszego życia. I wierzmy w to, bo wiara potrafi czynić rzeczywiście cuda. I tego wszystkiego Państwu i sobie życzę na te święta Bożego Narodzenia i na cały oczywiście 2022 rok.
Pomimo tych wszystkich obostrzeń covidowych życzę Państwu także udanego Sylwestra, bo ten Sylwester zwieńcza nasz ten trudny rok i myślę, że należy nam się troszkę radości z tego właśnie powodu, że ten następny, wierzymy, będzie zdecydowanie lepszy. Raz jeszcze wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. Dziękuję Panu, Panie Przewodniczący, dziękuję Zarządowi, dziękuję wszystkim radnym, dziękuję tutaj naszym pracownikom za to, że ten rok możemy zamknąć w taki bardzo pozytywny sposób. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan wicestarosta również poprosił o głos. Bardzo proszę. Ja tu kilka słów. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przede wszystkim jak się nie zgodzić z tymi słowami, z tymi życzeniami, co Pan Starosta powiedział, tylko można potwierdzić. Chciałbym ze swoim imieniu podziękować serdecznie dla Rady, dla Pana Przewodniczącego, dla wszystkich tutaj obecnych za dzisiejszą sytuację, za to, żebyśmy dostrzegli te dobro, które dzisiaj się dzieje. Nie wiem, czy to naprawdę już ten czar świąt. Rada głosuje jednogłośnie nad budżetem. Trzeba było chyba tych 3 lat czasu kadencji, żebyśmy zaczęli myśleć w całości o przyszłości, o tym powiecie. Robimy to wszystko dla społeczeństwa. Myślę, że tego dobra, co Pan Starosta wymienił tutaj fizycznego, materialnego, że to się dzieje, można to śledzić i w mediach, że jest naprawdę dużo. Nauczmy się cieszyć z tego, co mamy. Nauczmy się, bo nasze pokolenie doświadczało różnych rzeczy, kartki, nie kartki brakowało, dzisiaj mamy wszystkiego dostatek, a narzekamy. Nie narzekajmy, cieszmy się z tego. Życzę dla wszystkich, aby ten, co Pan Starosta wspomniał, narodził się w każdym z nas. Obyśmy te święta, nie tylko prezenty i prezenty, ale siebie dali dla drugiego człowieka. Obyśmy byli lepsi i naprawdę spędzajmy w pokoju ducha takiego rodzinnego, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie też podejść do mównicy, żeby tak bardziej uroczyście do Państwa tutaj powiedzieć kilka słów. Otóż na początku cieszę się bardzo, że budżet został uchwalony. Gratuluję Pani Skarbnik, która się bardzo napracowała. Gratuluję Zarządowi na czele z Panem Starostą, wszystkim radnym za to, że jednogłośnie został budżet przyjęty. No i cóż, Szanowni Państwo, Bóg się rodzi, moc truchleje. Pamiętajcie Państwo, że żeby na święta Bożego Narodzenia nie zabrakło w naszych sercach jubilata, czyli Jezusa Chrystusa, bo to z Jego powodu są te święta. Chciałbym życzyć Państwu wszystkim dużo zdrowia, dużo radości mimo trudnych czasów. Szczepmy się, tak jak powiedział Pan Starosta, to jest bardzo ważna sprawa. Chciałbym życzyć wszelkiego dobra wszystkim naszym radnym powiatowym, wszystkim koleżankom, kolegom, samorządowcom z naszego powiatu, z naszych gmin, burmistrzom, wójtom, mieszkańcom Bartoszyc. Chciałbym życzyć wszystkiego dobrego wszystkim, którzy nas słuchają, a chciałbym też skierować życzenia spokojnych, zdrowych świąt i bezpiecznych świąt tym, którzy strzegą naszej granicy, bo pamiętajcie, wiecie Państwo, że przeżywamy w tej chwili trudne chwile, że granice naszego państwa są atakowane, że wielu naszych żołnierzy, również z Bartoszyc, służy na granicy. Chciałbym podziękować rodzinom tych rodzin i życzyć im spokoju i bezpieczeństwa i wszelkiego dobra i podziękować za to, że te rodziny no, wspierają swoich mężów, swoje żony, swoje dzieci, prawda, którzy tam gdzieś na granicy strzegą naszych granic. Także niech Pan Jezus, który się narodzi niedługo, ich strzeże i chroni
i niech przysparza wszelkiego dobra. Wszystkiego dobrego, wesołych, zdrowych, spokojnych świąt życzę wszystkim Państwu, wszystkim pracownikom starostwa. I życzę, żeby ten w przyszłym roku również budżet został zrealizowany, czego jestem w zasadzie pewien. I dużo, dużo wszystkiego dobrego, wesołych, zdrowych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że program sesji został już wyczerpany, to zamykam 51. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.